Witam serdecznie. Ciągle zadajecie mi pytania, czy w wieku 80 lat można pacjentowi pomóc, czy się mu absolutnie się nic nie pomoże. Mili Państwo, tu jest ewenement na skalę, no chyba świata. Jest pani Bogosia, która ma 88 lat. Przyszła do mnie z bólami kręgosłupa, ponieważ jak siedziała na stołku, to spadła na plecy, przewróciła się, potłukła się, plecy bolały, kręgosłup bolał. Przyszła do mnie po pomoc. Ja, pani Bogosi, wykonałem swoją rehabilitację i po tej rehabilitacji jak się pani Bogosia czuje, pani powie? No teraz już nie ma porównania, jest bardzo dobrze w porównaniu z tym, co było. Jeszcze naprawdę nie mogę na nic narzekać. No to pani chociaż coś barkiem narzekała, trochę, tak? No jeszcze tak, tutaj mnie całe to ramię bolało i cały bok właściwie tak. No cały bok, całe ramię, w tej chwili no śladowe ilości bola, tak, można się ruszać. Teraz tak, już rękę mogę bardziej podnieść, kiedyś nie mogłam podnieść ręki. No i pani Bogusiu, tak krótko, zgodzi się pani z tym, że nie można po 80 już pomóc pacjentowi? Ale można, jak najbardziej. No tylko trzeba chcieć, po prostu trzeba tak, chcieć, trafić na dobrego terapeutę i do przodu, tak? Czym się różni pani Bogusiu moja terapia od terapii innych osób? Bo pani no, ma swój wiek, wielu terapeutów przeżyła. Czym się różni to, co ja robię, od tego, co robią inne osoby? No tak po prostu pan podchodzi jak naprawdę z sercem, żeby pomóc człowiekowi, to jest ważne. I ważne, że pomaga, tak? Tak, i że pomaga. Skuteczna. Moje tak. Gratulacje. Dziękuję. Super, bardzo. Mi pan 88 lat i udaje się uzyskać pozytywne efekty. Jeżeli masz podobny problem, napisz o tym koniecznie w komentarzu, a jeżeli chcesz po więcej tego typu informacji, zapraszam na kolejne filmy i na mój kanał YouTube Janusz Danielczyk, fizjoterapeuta z pasją.